Witajcie z powrotem! Przy kolejnym odcinku zagrajmy wy, Phoenix Wright, Ace Attorney, Duel Destinies. Jesteśmy tutaj przy Robinie Newmanie, który się męczy przy swoim naciąganiu mięśni, treningu, czy co to w ogóle ma być. Ale w każdym razie, w poprzednim odcinku zadaliśmy mu parę pytań na temat jego własnej osoby oraz tego, co wie na temat morderstwa i tak dalej. Parę rzeczy się dowiedzieliśmy, nawet sporo informacji mamy, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy z niego wycisnąć. Możemy go zapytać o właśnie ten artykuł z Herolda Timmisa, który zawiera, który mówi o tym trójkącie miłosnym między Robinem, Junie i Hughiem. I na temat tej walki, tego pojedynku, próbnej rozprawy. No dobrze, co masz na ten temat do powiedzenia? W końcu to dotyczy głównie ciebie, prawda? A, ta gazeta! Więc Robin, czy ten artykuł mówi prawdę? Autorka tego artykułu z jakiegoś powodu się na nas uwzięła. Ma nas z jakiegoś powodu na celowniku. Od kiedy pamiętam, wydaje o nas tylko śmieciowe artykuły jak ten. A może po prostu chce waszej uwagi? W życiu! Jad, który zawierają te artykuły, przewyższa to wszystko. Jad? Ciekawe. Jad? Jadowitość? Solid Snake? Może to jest informacja, która przyda nam się w złamaniu tej, Miriam. Może nie w złamaniu, bo to nie są tutaj psychiczne blokady, które ona ma, tylko to jest taka niezgodność, kłamstwo, które wyczuł Apollo przy pomocy swojej bransolety. No dobrze, co takiego ukrywasz, Miriam? Przy oczach raczej nic się nie zmieni, będzie miała cały czas te takie dziwne oczy, takie kreski. Poci się też cały czas, więc chyba powinniśmy zwrócić uwagę tutaj na dłonie. Jedyne, co by tak wpadało w oko. Ta wypowiedź jest w porządku? Pewnie przy tej wypowiedzi z pomocą Juniper. Tak, tutaj się coś nie zgadza. Ty, Shuyo, wcale nie masz nic dobrego na myśli, jeżeli chodzi o pomoc Juniper i tak dalej. Mam cię! Potrzebujesz tych informacji do czegoś innego. To dziwne, nagle zaciskasz dłonie, gdy mówisz, dla dobra Juniper. Gdy mówisz o pomocy dla Juniper. Tak jakbyś była nieświadomie spięta z powodu kłamstwa. Kakakaka! O czym ty gadasz? Niby kiedy miałam skłamać? Okej, więc daj mi zapytać w takim razie. Dlaczego zostałaś wybrana na świadka? Sesy, to proste. Jestem redaktorką naczelną Herolda Timmis. Wiem o wszystkim, co się tutaj dzieje. Znam nawet najmroczniejszą tajemnicę. Redaktorka naczelna, he? Imponujące. No cóż, to samotna, jednoosobowa operacja. Wszystko robię sama, od pisania, przez edytowanie, po publikację. I co, ja też to robię. Też wszystko nagrywam, tutaj sklejam, przesyłam. Ty też jednoosobowa operacja i co? Jesteś z tego dumna? To nic wielkiego. I co? To nadal takie imponujące? No właśnie powiedziałem, że nie. Jestem istną burzą dziennikarstwa. Jestem idealną dziennikarką, jako że wszystko załatwiam sama. Ja też nie mówię, że jestem idealnym zagrajmerem, bo wszystko robię sam. Ty już mi jest niesympatyczna. A oto dowód. Tutaj, macie. Czy ona zawsze ma taki egzemplarz przy sobie? Specjalne wydanie Herolda Timmisa. Zawiera szczegóły na temat rozprawy próbnej, tak? Okej, zobaczymy sobie to wszystko. Tu. Nie, to jest ten stary artykuł, gdzie jest ten nowy? Jak już tutaj powiedziałem, artykuł... Nie, to nie mam tego. Jeszcze tego nie zebrałem, to trochę dziwne. He? Myślałem, że mi to pokazało. Nie wiem, co tu się dzieje. Teraz mi go dają. Trochę dziwne było. Specjalne wydanie Herolda Timmis, dodane do akt sądowych. Myślałem, że zostało mi już przed chwilą dodane i byłem jakoś tak ślepy przez chwilę. Przyjrzyjmy się temu, wybaczcie mi ten fail. Jestem po długim dniu pełnego męczeń. Ciekawa sprawa. Specjalne wydanie szkolnej gazety, zajmujące się wydarzeniami z próbnej rozprawy. Przyjrzyjmy się zdjęciom. Tutaj na dole możemy zauważyć, że ręce Robina się świecą. Powinniśmy to sobie zapamiętać. Czyżby też miał coś wspólnego z robieniem kostiumów czy coś takiego?
Przez tą świecącą się w pociemku substancję, wiecie, o której dowiedzieliśmy się wcześniej. Dzięki, Miriam, właśnie ujawniłaś swoją prawdziwą twarz. Twarz kogoś, kto ani trochę nie interesuje się dobrem dla Johnny. Co? Podważasz naszą przyjaźń? Słuchaj, może i chcesz usłyszeć odpowiedzi, ale... Ale nie mogę ci ich udzielić, jako że twoje słowa stoją w konflikcie z tym dowodem. Z Haroldem Timmis. Bierz to! To Harold Timmisa, gazeta, którą wydaje. Co z nią nie tak? Wszystko? Naprawdę jesteś taka tempa, czy tylko udajesz? Ten artykuł zawiera pełno złośliwych kłamstw na temat Johnny. Nie jest to czymś, co napisałaby prawdziwa przyjaciółka. Ka-ka-ka-ka. Źle to rozumiecie. Ktoś inny z redakcji musiał to napisać. To nieprawda, Miriam. I sama o tym wiesz. Chwilę temu sama przecież powiedziałaś, że to jednoosobowa operacja. A możesz o tym zapomniałaś, co? Musicie mi powiedzieć, co wiecie! Głupi wieśniacy! Juniper tylko was wykorzystuje! Pokazała swoją prawdziwą twarz. No to teraz opowiedz nam znowu coś o sobie, Miriam. Tylko teraz szczerze. Teraz chcę usłyszeć prawdę, Miriam. W tym przebraniu zbierasz jedynie plotki, które mogłyby zostać wykorzystane w twojej pracy. W gazecie, mam rację? Wcale nie jesteś przyjaciółką Juniper, prawda? Sesy, sesy. Co ty nie powiesz? Jest ona jedynie moim celem. A moi czytelnicy wymagają brudu. Brudnych informacji. Ekstra, ekstra, ekstra brudne małe tajemnice wypucowanej i niewinnej przewodniczącej Rady Uczniów. Brudne małe tajemnice? Dobra, więc co planujesz powiedzieć przed sądem? Gadaj. Jestem świadkiem jej zbrodni. Opublikuję wszystkie jej szkolne czyny. Tfu. Opublikuję wszystkie jej szokujące czyny. Cel usprawiedliwia środki. To motto mojej gazety. Cel uświęca środki? Czekaj no chwilę. Cel usprawiedliwia środki. W tej mrocznej erze dla prawa wielu polega na metodach profesora Minsa. Nawet przyszli sędziowie, czy tam sędzie. Nie wiem, jak to odmieniać. Może mi ktoś z widzów poprawi tutaj. Ja nawet przywłaszczyłam sobie tą metodę do mojej pracy dziennikarskiej, co również zawiera magnetofony pochowane na całym terenie szkoły, które mogą nagrać każde słowo każdego ucznia. Czy ona zdaje sobie sprawę z tego, że to jest nielegalne? A jeden z nich był schowany na miejscu zbrodni, w pokoju plastycznym. Ukryłaś magnetofon w pokoju plastycznym? Co takiego nagrał? Sy. Chcecie wiedzieć? Więc naprawdę chcecie wiedzieć, co? Tak, to by nam bardzo pomogło. Byłoby to bardzo miłe z twojej strony. Sy. Jakby wam to zdradziła? Wielka wieść ujawni się jutro w sądzie. Ach, jesteś taka podła, Miriam. Według moich dowodów... Śmiertelny... Jakby to przetłumaczyć? Śmiertelna, fatalna albo nieunikniona szczelina. Myślę, że można to nazwać taka... Ogólnie śmiertelna szczelina, czy coś takiego. Taka wyrwa. Ogólnie rysa, czy coś takiego. Według moich dowodów, wielka... rysa otworzyła się przed tą trójką. Przed tą trójką tak jakby przepaść się otwarła. O kim mówisz? O Juni, Hyunie i Robinie? Co masz na myśli, mówiąc, że... Przepaść się przed nimi otwarła. Albo że utknęli w szczelinie, czy coś takiego. Utknęli w przepaści, nad przepaścią. Pęknięcia na triu. Juniper, Hyun i Robin byli najlepszymi przyjaciółmi. Byli? Nadal mi wyglądają na przyjaciół. Nawet jeśli słyszałam zakłócenia w ich słowach. Sy. O niczym nie macie pojęcia. Profesor Minz miał swoich następców, a profesor Kord swoich. Ich wpływy są nieuniknione. Twierdzisz, że jeden z nich polega na naukach profesora Minza, tak jak ty? Ale czemu ktokolwiek miałby przywłaszczyć sobie tę filozofię i za nią podążać? Sy. Jak w ogóle mielibyście to zrozumieć? Jesteście tutaj nowi.
Miriam, czy nie poczułabyś się lepiej, gdybyś wyszła z cienia na światło dzienne? Czy ten cień ci przypadkiem nie szkodzi? Sy. Widzę tutaj całkiem dobrze. To wy zostańcie oświeceni jutro w sądzie. To ja was jutro oświecę, wy zostaniecie jutro oświeceni w sądzie. Wtedy w końcu zrealizujecie, jak bardzo winna Juniper Woods naprawdę jest. Będziemy musieli ją jutro przesłuchać, ale nawet nie mam pojęcia, gdzie zacząć. Spróbujmy się zająć tym, co możemy dzisiaj załatwić. Masz rację, sprawdźmy, czego jeszcze możemy się dowiedzieć. Ha, Miriam. Zwolenniczka profesora Millsa, co? Co możemy teraz jeszcze zrobić? Chyba teraz został nam jeszcze tylko Hugh, z którym mielibyśmy pogadać. Gdzie on może być? Na korytarzu? Tutaj jest Wright. Gdzie jeszcze nie byliśmy? Wright Anything Agency, tutaj nikogo nie ma, tutaj też. Wróćmy do sali wykładowczej. O proszę, 24 października, Team is Legal Academy. Sala wykładowcza. Patrz, to Hugh. Hej, Hugh! O, to wy. Czego chcecie? Czy czegoś nowego się dowiedziałeś? Mówiłeś, że zajmiesz się śledztwem na własną rękę. Nie, jeszcze nic. Obawiam się, że nie wygląda dobrze dla Juniper. Chyba nie myślisz, że Juniper naprawdę mogła zrobić coś takiego? Jedynie autor i ofiara wiedzieli o wątku skryptu. A scena i pokój plastyczny były w dokładnie takim stanie, jak w nim opisano. Nikt nie byłby w stanie zimitować przestępstwa ze skryptu, gdyby go nie przeczytał. Albo gdyby go nie napisał. Ale... Słuchajcie, profesor Mills lepiej sobie z tym poradzi. Najlepiej zostawcie to wszystko jemu. Znowu wyczuwam jakąś taką niezgodność, szum w głosie Huna. Ciekawy koleś. Kim tak w ogóle jesteś? Opowie coś o sobie, Hugh. Hugh, mógłbyś opowiedzieć nam trochę o sobie? Niech będzie. Mam 6,1 stóp wysokości. I to by było 1,85 m. Dość wysoki, trzeba przyznać. No ale też na takiego wygląda. A po tą uniformą kryje się 100% siła mięśni. Moje oceny są ponadprzeciętne i jestem asem klubu strzeleckiego. Nie wspominając o tym, że... Że nigdy nie chybiam. O, i jestem jeszcze niesamowicie skromny. Jak może w ogóle coś takiego powiedzieć z tak poważnym wyrazem twarzy? No, zabawny koleś. Jest dość skromny też chyba jest. Wszyscy dookoła nazywają mnie geniuszem. Ale się tym nie przejmuję, nic sobie z tego nie robię. Ale jeśli chodzi o testy... To zawsze osiągam 100%. Więc to chyba normalne, że nazywają mnie geniuszem. Ale jak już wspomniałem, nic sobie z tego nie robię. Zrozumiałam już za pierwszym razem. Athena chyba go nie lubi. Ale co z próbną rozprawą? Wyglądało tak, jakbyś przegrywał z Robinem. Z dobrego powodu. Wiecie, krótko przed rozpoczęciem próbnej rozprawy zobaczyłem zwłoki. Zobaczyłeś zwłoki? Mój Boże! Tak, byłem tak zdezorientowany, że praktycznie oddałem Robinowi zwycięstwo. Hugh, mógłbyś nam trochę opowiedzieć na ten temat? Opowiedzieć nam więcej na ten temat? Skoro odkryłeś zwłoki, to dlaczego nic nie zrobiłeś? Chłopie! Racja. Próbna rozprawa... Przed próbną rozprawą kampus był pusty. Wszyscy zebrali się w sali wykładowczej. Proszę o uwagę. Próbna rozprawa wkrótce się zacznie. Wszyscy uczniowie są i wykładowcy są proszeni o zebranie się w auli, czy tam w sali wykładowczej. Żeby zajęli swoje miejsca, może tak. Prawda? Ogłoszono, by wszyscy się tutaj zebrali. Jedynymi wyjątkami byli uczestnicy próbnej rozprawy. Juniper, Robin i ja byliśmy w naszych prywatnych przebieralniach tuż obok. Wow, mieliście prywatne przebieralnie?
To było traktowanie VIP, specjalne traktowanie. Szczerze mówiąc, były to zwykłe pokoje, które są zazwyczaj używane do spotkań nauczyciela z uczniami. Czyli tak jakby do... pogaduszek o ocenach i tak dalej, omówienia ocen i tak dalej. No pewnie i tak to znacie. Nawet nie mają okien. Tamta dwójka spokojnie sobie czekała w swoich pokojach. Ale to by do mnie nie pasowało, to nie w moim stylu. Więc poszedłem na strzelnicę po drugiej stronie budynku. Trochę odmedytowałem podczas czekania. To najlepszy sposób na wyluzowanie się. Krótko zanim próbna rozprawa się zaczęła, wróciłem do głównego budynku. A gdy wracałem, przeszedłem obok sceny. Więc w tym momencie zauważyłeś zwłoki? Ujrzałeś zwłoki? Tak, to był niezły szok. Muszę przyznać, że aż nogi mi drżały. Z łatwością pokonałbym Robina, gdyby tylko nie to, co zobaczyłem. Czekaj no chwilę. Brałeś udział w próbnej rozprawie, mimo że odkryłeś zwłoki? Dlaczego nikomu o tym nie powiedziałeś? W końcu mówimy tutaj o kimś, kto został zabity. Chyba wiem dlaczego. Czy chodziło o to? Skąd to masz? Wiedziałam, więc artykuł w Heroldzie Timisa mówi prawdę. Zwycięzca próbnej rozprawy wyznałby miłość Juni. Dokładnie. A gdybym zgłosił się, że znalazłem zwłoki, wszystko zostałoby odwołane. Czy naprawdę aż tak bardzo zależało mu na wygranej? Nie. Tak bardzo zależało mu na tym, że nawet zignorował zwłoki? Wybacz, ale to jest nienormalne, chłopie. A może jego uczucia wobec Juni są aż tak silne? To jest po prostu zwykła wewnętrzna blokada, którą sam sobie zastawił, jakby nie mógł tego powiedzieć, nawet jakby przegrał. Psst. Głupoty. Dzięki za to, że podzieliłeś się z nami takimi ważnymi informacjami. Aż tak ważnymi informacjami. Może się nam to przydać w jutrzejszej rozprawie. Dobrze, bo to już wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia. Dziękuję i nie martw się, udowodnimy niewinność Juniper, sam zobaczysz. Nie powiedziałbym, że macie dużo pewności siebie. Albo że brakuje wam pewności siebie, chyba to chciał powiedzieć. Dobrze więc, Athena, co teraz? Dzisiaj ty tutaj rządzisz. Cóż, chyba porozmawialiśmy już z każdym, kto ma jakiś związek z tą sprawą. Być może czas wszystko podsumować. O, czekaj! Jeszcze nie rozmawialiśmy z Juni. Faktycznie. Więc chodźmy teraz do aresztu. Natychmiast. Na miejscu. Muszę przyznać, że z jakiegoś powodu nie wiem dlaczego lubię Hyuna. Może z tego samego powodu, że lubiłem w Smurfach ważniaka. I on trochę przypomina ważniaka. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego lubię ważniaka albo Hyuna. Mimo, że jest taki niesympatyczny, lubię go. No cóż. Chodźmy do aresztu. 24 października. Areszt. Pokój odwiedzających. Pokój odwiedzin. Tena! Dziękuję za przybycie. Nazywała mnie Tena, tak jak kiedyś. Może w końcu opuściła gardę. A Juniper, naprawdę szkoda ją tak tutaj widzieć w tym miejscu. Nie jest to miejsce, do którego by należała, do gdzie jest jej miejsce. Co tam powiesz o skrypcie, Juni? Juni, zbrodnia zgadza się w 100% z twoim skryptem. Czy masz pomysł, co może się dziać i dlaczego tak się dzieje w ogóle? Chcieliśmy, by wynik próbnej rozprawy był uczciwy, dlatego trzymaliśmy wątek skryptu w tajemnicy aż do próbnej rozprawy. A jedynie profesor Cord i ja znałyśmy szczegóły. Jak dotąd nic nowego. Jednak... Tak? O co chodzi, Juni? W gazecie był ten artykuł. O tym artykule mówisz? To zwykłe wypociny na papierze, jeśli mnie pytasz. Obawiałam się, że...
że na tej próbnej rozprawie ucierpi nasza przyjaźń między Robinem, Hyunem i mną. Chcę ich zatrzymać jako przyjaciół, ale obaj mają nadzieję dostać się na wyższy poziom u niej. To jest naprawdę do dupy. O, pasja dramatu szkoły średniej. Też bym chciała tego doświadczyć. Ja nie. Naprawdę takie głupie, nie? Że taka rzecz może zniszczyć przyjaźń. To jest takie... To jest takie... nieopisywalnie głupie, muszę przyznać. Nie, że oni są głupi, tylko ta sytuacja jest niesamowicie głupia. I wiem, że nie powinnam, ale... napisałam skrypt na korzyść prokuratury. Ale profesor Kort to zauważyła i natychmiast to zmieniła. Chyba mi nie chcesz powiedzieć, że to miało być motywem, który Blackwell tutaj użyje. A gdyby Robin wygrał, Hugh nie miałby szansy na wyznanie swojej miłości wobec Junie. Bo mi się wydaje, że jednak Robin chyba nic od niej nie chce. Znaczy chce dalej ją tylko jako przyjaciółkę, że tylko Hugh tutaj coś chce. Przynajmniej tak na to wskazują te wszystkie fakty. To by utrzymało przyjaźń tej trójki na tym samym poziomie. Nie sądziłem, że Junie może być aż tak przebiegła. Wybaczcie, moje problemy prywatne raczej nie będą pomocne podczas rozprawy, prawda? Kto wie? Pomoc przybywa często z najmniej oczekiwanego kierunku. Dziękuję, Juniper. Muszę przyznać, że w tym momencie Apollo jest cholernie miły. Nie spodziewałbym się od niego czegoś takiego. Szydło. Co powiesz na temat szydła? Interesuje mnie to szydło, które miałaś przy sobie, gdy cię aresztowano. Inspektorze Fulbright, znaleźliśmy to w kieszeni podejrzanej. Co? Ale przecież na tym jest krew! To dowód dla próbnej rozprawy, to nic takiego. Próbna rozprawa? Pierwsze słyszę. To brzmi podejrzanie. Bardzo podejrzanie! To było narzędzie zbrodni w próbnej rozprawie. Profesor Kord i ja przygotowałyśmy je w pokoju plastycznym dzień przed rozprawą. Nawet nie zrealizowałam, że mam to jeszcze przy sobie, zanim nie zostałam aresztowana. Więc nie mamy czym się martwić, w końcu nie ma to nic wspólnego z tą zbrodnią. Chociaż ta krwisto-czerwona farba na szydle trochę mnie martwi. Czy nie była to zwykła farba? Co prawda widziałam to jedynie z daleka, ale... to pewnie i tak farba, ale właśnie to mnie zastanawia. Nie było jej na szydle, gdy je wczoraj przygotowywałyśmy. Nie było jej? Więc skąd i jak się tam wzięła? Cóż, zanim próbna rozprawa się zaczęła, zaprowadziłam Tenę i pana Wrighta do poczekalni. Wtedy poszłam do mojej przebieralni, by się przygotować przed rozprawą. Wtedy znalazłam klucz do pokoju plastycznego i szydło. Wyglądały, jakby miały na sobie krew. Klucz i szydło? Zazwyczaj to profesor Kort miała przy sobie ten klucz. W końcu jest ona odpowiedzialna za klub sztuki. Za klub... dzieł sztuki. A jako, że ten klucz tam był, to pomyślałam, że to właśnie ona przerobiła to szydło, by wyglądało krwisto. By było bardziej realistyczne. W końcu Tonach była tą osobą, która zawsze chciała, by rekwizyty były realistyczne, więc... więc szydło pojawiło się nagle znikąd w dniu rozprawy. Próbnej rozprawy. I ma na sobie coś podobnego do krwi. Mam złe przeczucie co do tego. Ja też, ale nie reagujmy pochopnie. A to ta Athena przed chwilą mówiła. Ups. Przygotowania próbnej rozprawy. Ty i profesor Kort byłyście wczoraj zajęte przygotowaniem próbnej rozprawy, prawda? Czy to wtedy ostatni raz ją widziałaś? Tak, opuściłam szkołę około 6. Czy zauważyłaś w niej coś innego niż zwykle? Czy profesor Kort była jakaś inna, inaczej się zachowywała, czy coś takiego? Czy było w niej coś dziwnego? Nie, nie zauważyłam niczego niezwykłego. Zachowywała się jak zawsze. Nigdy bym nie pomyślała, że tak skończy. Wygląda na to, że nasz czas się skończył. Dziękuję, że przybyliście, by mnie się ze mną zobaczyć.
Zrobimy wszystko, by udowodnić jutro twoją niewinność, Juni. Wiem i wierzę w ciebie, Tena. Więc powinnam pójść teraz. Na razie. Czy aby na pewno da sobie radę? Jest zaledwie cieniem dziewczyny, którą poznaliśmy w akademii. Ta Juni, którą znam, już zawsze taka była. Słaba i chorowita. Ale to, że opuściła swoją maskę, wskazuje na to, że nam ufa. Nawet jeśli... Co takiego? Gdy Juni i jej przyjaciele mówili o swojej przyjaźni, wyczułem tak jakby jakieś zgrzyty, takie zakłócenia w ich sercach. Serio? Tak, ale były bardzo lekkie. Mogłam się pomylić albo źle to zrozumieć. To był dość wyrazisty zgrzyt. Nie ma powodu, by wątpić w ich przyjaźń, prawda? No trochę podejrzane. Z tego, co mówił Robin, wynika na to, że ich przyjaźń jest naprawdę mocna, że chcieli... mają własne marzenie, mają wspólny cel też zarazem. Ale czyżby byli fałszywi wobec siebie, nie wydaje mi się. Trudno mi to ocenić. Wydaje mi się, że oni naprawdę są przyjaciółmi. Może Altena się pomyliła? Zobaczymy, ale to jednak podejrzane, to bez powodu by tego w grę nie wbudowali. Zapamiętajmy sobie to. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Ty i Juniper jesteście w końcu przyjaciółmi, racja? Pamiętasz, że wspomniałem wcześniej o moim przyjacielu, co? No to słuchaj. Zawsze, gdy któregoś z nas coś dobija, to ten drugi to czuje. To jest prawdziwa przyjaźń. Może i masz rację. Powinnam o tym zapomnieć i skoncentrować się na jutrzejszej rozprawie. Jep. Jutro jest wielki dzień, więc podsumujmy to, co dziś co mamy. Podsumujmy to, o czym czego się dowiedzieliśmy. Okej. Ofiara, profesor Constant Court, została zamordowana w pokoju plastycznym na trzecim piętrze. Wtedy jej ciało zostało przeniesione na scenę przez plac. Poza tym miejsce, w którym znajdowało się ciało, jest dokładnie takie same jak w próbnej rozprawie. W skrypcie próbnej rozprawy. Chciałbym, by to było jedyne podobieństwo między nimi. Co masz na myśli? Mam na myśli to, że skrypt i prawdziwa zbrodnia są prawie że identyczne. Więc jeśli dalej będzie tak szło z tymi podobieństwami, może się skończyć tak jak przy próbnej rozprawie. O nie! Próbna rozprawa zakończyła się krótko przed wygraną prokuratury. Nie, to nie może się stać. Tym razem Juni dostanie wyrok niewinności. Oczywiście spróbuję osiągnąć wyniki w uczciwy sposób. Uda nam się. Wszystko będzie w porządku. W końcu mam Apollo, a on jest królem, jeśli chodzi o bycie w porządku. Czytam, on jest królem, jeżeli chodzi o to... No, chodzi o to, że Apollo zawsze krzyczy, że ma się dobrze. O to chodzi raczej. I'm fine. No to ludzie, zapiszmy gierkę. Tylko gdzie? Tutaj na górze. Na górnym slocie dzisiaj. I to byłby koniec dzisiejszego odcinka. Jutro! Mam nadzieję, że jutro pojawi się odcinek. W jutrzejszym odcinku zobaczymy się właśnie tutaj. I zobaczymy, co prokurator Blackwell przygotował przeciwko Juni. Jeżeli wam się podobało, ludzie, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów i odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. No i jak tam się w ogóle podoba ta sprawa dotąd? Muszę przyznać, że jak dla mnie to... Ja się dobrze bawię przy tej sprawie. Postacie są całkiem fajne, chociaż jak na razie jest tylko jedna postać, której tak naprawdę bardzo nie lubię. No dobra, Miriam jeszcze jest. Ale to może zobaczymy jeszcze. Będziemy musieli przekonać... Nie przekonać, tylko przesłuchać Miriam w następnych odcinkach. Życzcie mi szczęście, bo ona... Szczęście. Moja gramatyka też jest dzisiaj taka genialna. Życzcie mi szczęścia, bo ona będzie naprawdę trudnym orzechem do zgryzienia. Coś podobnego jak Dr. Crab, tylko że Dr. Crab był akurat fajny, a ona będzie taką wnerwiajką. To będzie paskudne, ale jakoś przez to przejdziemy. Dobrze, ludzie. Cześć. Na razie.